Dzisiaj muszę rozpocząć następująco. Zauważyliście? To jest Tora, japońska brama. Jesteśmy w Polsce, bo to program Odrobina Polski, ale to właśnie tutaj, w starej wsi, prawie w środku geograficznym Polski, jest mała polska Japonia. Byli tacy w Polsce w latach 70., którzy próbowali zbudować drugą Japonię, kompletnie im nie wyszło. A wam wyszło? Gdzie jesteśmy? Co to za miejsce? Nam się zawsze udaje, a jesteśmy rzeczywiście w drugiej Japonii. Jest to Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo Stara Wieś. Kiedyś Lech Wałęsa powiedział, zbudujemy w Polsce drugą Japonię. Jako że był naszym bohaterem, mówimy, zrobimy, zrobiliśmy. Dachy, dachy, kilometry dachów. Podobno ta dachówka jest specjalna, sprowadzona z Tokio. Jest to oryginalna japońska dachówka, która jest stylizowana na falę oceanu i nawet jej kształt, jeżeli spojrzymy od dołu, pokazuje tą falę, jakby ona sobie symetrycznie płynęła. Takich elementów japońskich jest dużo więcej, ponieważ na przykład zbiornik wodny przed wejściem do dojo, czyli do miejsca, gdzie ćwiczymy, również ma swoją symbolikę. Jest to symbol oczyszczenia umysłu, żeby wejść z czystym umysłem do miejsca, gdzie ćwiczymy, gdzie zdobywamy wiedzę, żeby nie tracić już energii na dodatkowe koncentracje. Takich elementów jeszcze jest dużo więcej, ponieważ właśnie brama, którą zaczynaliśmy, to jest również stylizacja, architektura japońska, jest to element górny, jest klingą miecza japońskiego. Znaczenie mają nawet te trzy kamienie tutaj, tak? W Japonii nawet ustawienie kamieni kierunku do strony świata ma swoje znaczenie i takim symbolem są kamienie, które symbolizują wyższe niebo, najniższy ziemia, pośrodku człowiek jako harmonia istnienia. I jeziorko? Woda ma ten właśnie symbol oczyszczenia i wszystko tu jest oparte na wodzie. Mamy przede wszystkim własną wodę z własnych ujęć ze studni głębinowych. Jest to jedna z lepszych wód, oceniona jako najlepsza do spożywania bezpośrednio ujęcia kredowo-jurajskie. Natomiast niezależnie od tego, ze zbiornika, który oczyszcza nam umysł, woda wypływa dalej do stawu, tworząc piękne oczko wodne i kilkoma kilometrami toczy się strumieniem, który jest jakby strumieniem górskim i daje ten klimat tego strumienia, ten szum wody też daje lepszą koncentrację. Te małe domki to są domki właśnie mieszkalne? To są domki japońskie. Dokładnie w środku jest wyposażenie japońskie, czyli śpimy na matach ryżowych. Kolejna symbolika. W Japonii dużą obrazą gospodarza jest, kiedy wchodzimy w obuwiu. Dlatego u nas w każdym obiekcie należy zdjąć buty, zostawić je w specjalnym takim przedsionku gankan. I wchodzimy stopień wyżej już bosą stopą. Tam są oryginalne maty ryżowe ze słomy ryżowej. Poruszamy się w parterze, śpimy na specjalnych futonach. Żyjemy po japońsku, ale w dobrym tego słowa rozumieniu, ponieważ Japończycy bardzo dużą wagę przywiązują do higieny, do estetyki, do dokładności. My staramy się kultywować te ich nawyki. Cisza, ptaki śpiewają i to wszystko wygląda, jakby rzeczywiście taki japoński spokój tu panował. Ale to tylko pozory. Zaraz to udowodnimy, prawda? No niewątpliwie tak, aczkolwiek no jest to najpiękniejsze miejsce na świecie. Mówimy, że jak Bóg zaczynał tworzyć raj, to zaczynał w starej wsi. Ponieważ jesteśmy w centralnej Polsce, a góry przedborskie możemy porównać do naszych polskich Bieszczad, gdzie klimat jest oczywiście też fantastyczny. Jeżeli spojrzymy dookoła otaczają nas i lasy, i rzeki, i góry, i pagórki. A teraz się oczyszczamy, bo przechodzimy nad wodą. Przechodzimy nad wodą, za chwilę umysł będzie oczyszczony, wejdziemy do sali. Na sali odbywają się zajęcia karate. Są zawodnicy z kadry narodowej Polskiego Związku Karate i zobaczymy, proszę, jak trenują. Dobrze, trafiliśmy. Wchodzimy i rozumiem, o, zdejmij buty, proszę bardzo. I pan też, panie operatorze. Ściągamy zatem buty. Zdejmujemy obuwie. Obuwie zostawiamy w specjalnych półeczkach, które znajdują się obok w pomieszczeniu, ponieważ ta czystość musi być zachowana. W związku z powyższym pozwolę sobie pokazać, że już bosą nogą chodzimy wyżej i na specjalną półeczkę ustawiamy pełna buty. Estetyka. Pełna estetyka. Samo wejście jest wyłożone specjalnym trawertynem, gdzie jest sentencja: celem budo jest samodoskonalenie poprzez trening oraz zgłębianie wiedzy o sztuki walki. I to jest tu wszystko tu napisane tymi krzaczkami. Po japońsku, tłumaczenie po polsku i może po angielsku. A to motto wygłosił nasz zmarły sensei Hidetaka Nishiyama na konferencji budo, która była w Warszawie w 2007 roku. A to jest jego kimono. Odszedł sensei w 2008 roku. Nie ma go razem z nami, ale jego duch jest tutaj obecny. Otrzymaliśmy od rodziny pamiątkę. Dla nas jest to
Relikwia, właśnie. Relikwia jest to karatega, w której sensei ćwiczył na swoich ostatnich treningach jeszcze za życia. I to jest to miejsce eksponowane w tej gablocie. Kto tutaj trafia? Czy tylko zawodowi sportowcy albo półzawodowi, czy także amatorzy? Ośrodek jest dla tych, którym nasza baza infrastruktura odpowiada do zajęć sportowych. W szczególności oczywiście dla tych, którzy ćwiczą sztuki walki japońskie typu karate, kendo, judo, aikido, jiu-jitsu. Ale już wiele innych osób dowiedziało się o standardzie wysokim, który tu jest. I ze świata przyjeżdżają też, słyszałem. O przyjaznej atmosferze i już mieliśmy przedstawicieli chyba około 50 państw. I za chwilę rozpoczniemy kolejne zgrupowanie międzynarodowe, gdzie też przyjedzie do nas cała Europa. Możemy zajrzeć na tę salę pierwszą. Co tu się dzieje? Trening specjalistyczny. Mamy grupę karateków, którzy będą doskonalić swoje umiejętności techniczne i właśnie na małej sali, gdzie mają ścianę luster, mogą korygować się i to robić. O, podsłuchamy trochę, podejrzymy. Czy te komendy są niezbędne? Są bardzo niezbędne po to, żeby można było uzyskać ten sam efekt wszystkich osób. Jeżeli chce się uzyskać poprawność i ocenić się taką grupę, jest w kata jest bardzo ważny timing, żeby wszystko wykonywać w odpowiednim czasie, czasami przyspieszyć, czasami zwolnić. I oni tak długo mogą stać teraz? Bo nie ma komendy. Tyle będziemy rozmawiali. Rozumiem. To jest grupa zaawansowana? Tak, to są reprezentanci Polski na Mistrzostwa Europy. W jakim rodzaju sportu musimy to wyjaśnić? Jaki rodzaj sportu musimy to wyjaśnić? Bo wiem, że są niuanse, jeśli chodzi o te wschodnie sztuki walki. To jest rodzina karate Kyokushin, organizacja karate Shin Kyokushin. I mamy sukcesy na tym polu? Oczywiście. Dobrze. Wróćmy do tego, żeby się ruszali, bo jest mi trochę żal. Uwaga, grupa. Ruku. Czyć. Idziemy dalej. Jak tu mięciutko jest. No właśnie, z pozoru mięciutko, ale jak się upadnie parę razy na przykład, to już chyba tak wesoło nie jest. Otóż wręcz wbrew pozorom jest, ponieważ podłoga jest podwójnie legarowana. To jest taka sama podłoga, jaka była w Pekinie na olimpiadzie. I jest bardzo elastyczna i amortyzuje wszystkie wstrząsy, wstawy, szczególnie wstawy skokowe, kolanowe. Ale żeby jeszcze bardziej to zamortyzować, położyliśmy specjalną matę judo, która daje jeszcze komfort podczas upadków, ponieważ jest wiele akcji, kiedy są rzuty, podcięcia, również w karate. Mata taka amortyzuje wstrząsy przy upadku i jest naprawdę komfortowa. Możemy zajrzeć na zaplecze, jak to wygląda? Zapraszamy do środka. To jest szatnia, tak? To jest szatnia. Szatnia jest tak pomyślana, żeby zawodnicy nie wnosili ubiorów sportowych do budynku, do domu, gdzie mieszkają. Tam jest też ma być ta czystość. Dlatego szafki są specjalnie wentylowane. Jest nawiew, wyciąg. Już po 2 godzinach ubiory są suche i służą do następnego treningu. Pełna wentylacja. Pełna wentylacja. A tu już relaks, tak? A tutaj takie nasze ulubione miejsce, czyli relaks, jacuzzi, po japońsku ofuro, gdzie po ciężkim treningu naprawdę można wygrzać sobie stawy i nabrać energii do dalszego treningu. Chodźmy jeszcze na salę główną, bo wiem, że tam się też dużo dzieje. W jednym takim, nazwijmy go turnusie, ile osób może tutaj ćwiczyć? Mamy 103 miejsca noclegowe w komfortowych warunkach, czyli w pokojach 2- i 1-osobowych, ale jeżeli byśmy zrobili dostawki, to możemy 116 osób położyć i wtedy coś się dzieje. Sala przyjmie wszystkich. Na sali ćwiczyliśmy już w liczbie 350 osób i wszyscy się pomieści. No proszę, to jest potęga mocy Japonii. I dziewczyny, i chłopaki. Przepraszam, na chwilę. Dziewczyny, co wy tu kombinujecie z tą matą? Trenujemy ciężko. Na czym to polega? Możesz pokazać? Przede wszystkim trenujemy siłę na tarczach. Siła na tarcia, tak? Na tarczach. Na tarczach, dobrze. I 3, 4, uwaga, zobaczymy jak tam z twoją siłą jest. Trzeba się trochę pokombinować. Możemy również tutaj
zobaczyć te dachy z jeszcze wyższej perspektywy. Właśnie, nie powiedzieliśmy chyba, ile w sumie tych dachów jest. 6000 metrów kwadratowych powierzchni. Specjalnej japońskiej dachówki. Specjalnej japońskiej dachówki. Kilkadziesiąt kontenerów płynęło statkiem. W ciągu pół roku wszystko dopłynęło. Proszę, jak pięknie wygląda w środku Polski. Wiele już nie zdążymy pokazać. Mogę podejść na chwileczkę? Tak. Już dowiedziałem się, że dziewczyny trenują na tarczy tak zwanej, a co jeszcze tutaj możemy obserwować? W tej chwili widzimy właśnie elementy walki z partnerem, po prostu taktyka walki, technika, koordynacja, płynność, przygotowanie, to jest najwyższym jakby takim szczycie do mistrzostw Europy. I to jest wszystko na poważnie? To jest na poważnie, to jest bardzo na poważnie. Musimy to wyjaśnić, kto tak naprawdę w takim starciu wygrywa i dlaczego? Czy wygrywa najlepszy, chodzi o punkty techniczne, prawda, można zdobyć pół punktu, można zdobyć cały punkt. I wtedy zawodnik zostaje wskazany przez sędziów. Nasza kadra jest przygotowana? Myślimy, że tak. Zawsze jest przygotowana. Jeśli chodzi o punkty, to ja daję 1000 punktów temu miejscu w środku Polski. Poglądajcie jeszcze.